Werset 14. Ja jestem dobrym pasterzem, to mówi Jezus, i znam moje owce, a moje mnie znają. Słowo najemnik tutaj, więc możecie sobie sprawdzić to w konkordacji Stronga, kod 3411, to jest greckie słowo mistotos. I to oznacza pracującego za stawkę, który pracuje bez względu na to, czy dobrze, czy źle. Nie jest to określone tym słowem. I taka dosłowna definicja to jest ktoś pracujący dla korzyści bez względu na dobro innych. Innymi słowy, oni się nie troszczą o to, czy dom spłonie, czy nie. Najwyżej poszukają pracy gdzie indziej. Oni nie inwestują. Więc spójrzmy teraz na Jana 15. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Słyszycie to? Jest pewne uwarunkowanie, które świadczy o tym, czy jesteśmy jego przyjaciółmi. I tak samo dotyczy to później synów. W wersecie 15. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego ojca. Biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy wcześniej, teraz przechodzimy z najemnika, przechodzimy teraz w stronę przyjaciół. Mówiliśmy o sługach i teraz o przyjaciołach, przyjaciołach przed krzyżem, o synach po zmartwychwstaniu. Więc sługa, tutaj to jest wspomniane, sługa nie wie, co czyni jego pan. On mówi, ale wy jesteście przyjaciółmi. Więc synami po zmartwychwstaniu i ja wam pokazuję każdą rzecz, którą mój ojciec mi pokazał. Więc sługa nie wie, ale syn wie, co jego ojciec czyni. Czy jesteście cały czas ze mną aż do tego miejsca? Syn zna wolę, więc Jezus, on jest perfekcyjnym synem i on mówi, ja nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem, aby wypełnić jego wolę i dokonać jego dzieł. Nie robię niczego sam z siebie, robię tylko to, co usłyszałem u ojca, co zobaczyłem u ojca, więc wszystko to, o co zabiega syn, to jest czynienie woli ojca. Jesteście ze mną w tym? Więc mówi w wersecie 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem, abyście wyszli i wydawali owoc. I aby wasz owoc trwał. I aby ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię. Widzicie? Modlitwy, które znalazły odpowiedź w Bogu, to jedna z rzeczy, do których on was przeznaczy. To jest część pracy, którą wy powinniście wykonywać. Przejdźmy szybko do Galacjan 4:1. Jeżeli słuchaliście mojego nauczania, to na pewno to się często przewijało. Nie będę wchodził w szczegóły. Galacjan 4:1 mówi: Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest Panem wszystkiego. Więc jak widać, sługa nie zna woli ojca, ale syn zna. Znają od wtedy, widzicie, kiedy jest się dzieckiem, możesz być synem i możesz być dzieckiem. Więc kiedy jesteś dzieckiem, tak długo jak jesteś niedojrzały, z powodu tej niedojrzałości nie znasz woli ojca i musisz tak jak sługa mieć ciągle mówione to, co masz wykonywać. Ale kiedy wzrastasz, poznajesz wolę ojca i nie musi ci być ciągle powtarzane to, co masz mówić, ponieważ znasz już wolę ojca i zaczynasz troszczyć się o interes swojego ojca. Jesteście ze mną? Więc to jest kierunek, w którym podążamy. Teraz Galacjan 4:6, 5 wersetów dalej. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem. Słyszycie to? Nie jesteś sługą, jesteś synem. Jeżeli jesteś dzieckiem, to nie różnisz się od sługi, poza tym, że masz inną pozycję. Nadal, jako dziecko, potrzebujesz, aby ci mówić, co ma być robione, ale pozycyjnie jesteś synem. I kiedy wzrastasz, nie zmienia się twoja pozycja, ale zmienia się twoje działanie. Sposób, w jaki postępujesz. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Więc przechodzimy szybko dalej. Jana 4, werset 34. Więc ja szybko podam pewne miejsca, szybko przez nie przebiegniemy, nie musicie tam zaglądać. Jana 4:34. Jezus im powiedział, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Jana 5:30. Ja sam od siebie nie mogę nic czynić, jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy,
bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał. Ojca, może zastanawiasz się teraz, ale czemu mi to wszystko mówisz? Chciałbym, abyś po prostu zdał sobie z tego wszystkiego sprawę. Tym ogólnym obrazem jest to, że wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa. Później to wszystko skupia się w kontekście, w którym ty jesteś, to jest tego domu. I ta część nauczania dotyczy tego, co robimy w tym domu. Jak ty w tym wszystkim odnajdujesz się? To jest tak, jakby powiedzieć, my jesteśmy cegłami w domu Bożym, ale jesteśmy wybudowani, powiedziałbym, tutaj. Więc jesteś wybudowany, wiem, się, tutaj. Budujesz się w zbudowani, tym domu, który jest częścią większej wersji. To tak jakby ten kościół był jednym wybudowany w całym domu Bożym. Amen. A ty jesteś wbudowany w to. To, z czego musisz sobie zdać sprawę, to jak być synem. A więc teknon, syn, córka, dziecko w tym domu. Bo może sobie myślisz, nie ma dla mnie znaczenia, by być częścią tego domu, bo i tak jestem częścią ciała Chrystusa. Ale kiedy jesteś poświęcony temu tutaj, to wszystko idzie w określonym kierunku. Jeżeli w ciele komórki nie zmierzają w tym samym kierunku, to dochodzi do infekcji. I to powoduje stan zapalny, a my staramy się, abyś nie spłonął, bo to nie jest dobre. My chcemy harmonii, pokoju, jedności, wspólnej pracy, ponieważ wspólnie możemy więcej osiągnąć niż w pojedynkę. Bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca. I Jana 6,38. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Więc co Jezus nam tutaj mówi? Że wszystko to, o co zabiega syn, to jest interes swojego ojca. Więc on nie wypełnia swojej własnej woli, on wypełnia wolę ojca po to, aby spełniła się. Możemy oczywiście pójść głębiej i spojrzeć na różne typy w Biblii tej postawy, symbole, chociażby Abraham, Izak, Jakub. Możesz spojrzeć na Mojżesza, Arona i kapłaństwa. Więc widzimy Mojżesz, taki archetyp Boga, Ojca. Aaron to archetyp Jezusa. On jest tym, który mówi w imię Ojca, a my mówimy w miejsce Jezusa. Więc widzimy te przykłady, szkic tego wcześniej. I w tym domu też jest pewna struktura. Więc jeśli wierzysz, że Bóg cię tutaj umieścił, to pierwszą prośbą do ciebie jest, żebyś się regularnie o mnie modlił. Ponieważ prowadząc ten dom, ja chcę, abyśmy mieli pewność, że zmierzamy we właściwym kierunku. Ja chcę być pewien tego, że to jest w linii z Duchem Świętym. To nie oznacza co 30 dni zmiany kierunku. To oznacza, że Bóg wie, gdzie zmierzamy i On nas kieruje w tą stronę. To oznacza również, że kiedy modlisz się o mnie, kiedy to czynisz, to musisz też wierzyć, że Bóg mówi przeze mnie. On mówi do mnie i że On mówi przeze mnie. Jeśli masz jakieś pytania co do tego, to musisz podejść odpowiedzialnie i porozmawiać o tym ze mną. Nie możesz po prostu sobie pójść, bo ci się coś nie spodobało. Ponieważ ja jestem otwarty na interakcję z wami. Ja chcę z wami omówić różne sprawy. Ponieważ słowo mówi, że tam, gdzie jest wiele doradców, tam jest mądrość. Mam dobrych doradców, współpracowników, którzy są wokół mnie. Ja ufam ich poradzie. Jak na przykład Kim Munro, to jest mój bliski przyjaciel, drogi nam brat. I kiedy ja modlę się i potrzebuję słyszeć coś od Boga, więc dobijam się z tym do Boga, ale też wtedy kieruję swoje zapytanie do tego brata. Pytam się go, co ty myślisz na ten temat. I biorę pod uwagę jego poradę. Jest ona dla mnie istotna. Więc są ludzie w naszym życiu. Nie jest tak, że to jest wszystko takie luźne. Biegam sobie jak pies na wolności i robię sobie tak, jak czuję. Uważam, że my otrzymujemy możliwość dokonania czegoś naprawdę wspaniałego dla Boga. Więc staram się, byśmy szli w tym kierunku. Chcę, abyśmy byli współuczestnikami tego. Ale musimy wtedy wierzyć, że to, co przychodzi z kazalnicy, jest wolą, jest zgodne z Bogiem. I oczywiście na was leży ta odpowiedzialność, aby sprawdzić to ze słowem. Możecie to też określić poprzez ducha. Nie poprzez stan emocjonalny, ale poprzez ducha. Nieraz wasze emocje powiedzą wam, o to nie jest Bóg. Nie, to jest z Boga, tylko w tym momencie to ty chcesz być Bogiem. Przez ducha to rozeznasz, ponieważ Duch Boży, on będzie tobie świadczył. To niekoniecznie będzie przyjemne, ale to jest wtedy ta droga, którą my musimy pójść. Amen? Dlatego o tym mówię. Więc ty musisz poznać, jaka jest wola Boża dla tego domu, jaką częścią tego ty masz być w tym domu.
Amen. Jak ty tutaj w to się wpasowujesz, to nie dotyczy też tego tylko tutaj, ale też tej części na zewnątrz. Później w Hebrajczyków, w rozdziale trzecim, jeżeli potrzebujesz później kopię tego, to jest ona dostępna tutaj, będzie Hebrajczyków 3:1. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Więc jest człowiek, który buduje dom, ale za tym wszystkim stoi Duch Boży, który jest budowniczym. Amen? Ponieważ jeżeli On nie buduje, to my na darmo się trudzimy. Chcę, abyśmy byli pewni, że nasze działanie jest w woli Ojca. I Mojżesz prawdziwie był wierny w całym jego domu jako sługa. Dlaczego? Ponieważ nie był narodzony na nowo. Na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Czyim domem my jesteśmy? Jego domem my jesteśmy. Rozumiemy to? Jeśli. Nie automatycznie, ale jeśli. Tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Musimy być rzeźcy, ponieważ przechodzimy dalej. 1 Tymoteusza, 3 rozdział. 1 Tymoteusza 3:14. Jest tam tak. Piszę ci to, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do ciebie. A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym. To jest oczywiste, jasne, prawda? Widzicie, nie mogę tam się dostać w tym momencie, staram się, ale jeśli by to trwało dłużej, to piszę te rzeczy do was, abyście wiedzieli, jak się zachować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Więc Kościół jest filarem i podporą prawdy. Rozumiemy to? Więc co to znaczy być synem bądź córką tego domu? Po pierwsze, będę miał określone nauczanie w tym kierunku, co to znaczy być synem, córką tego domu. I to będzie w innym czasie. Będzie jeden z kursów na nauczaniu niedzielnym, po to, abyśmy wszyscy szli w tym samym kierunku. Po to, abyśmy mieli te same zasady u fundamentu. Będziemy je mieli wyszczególnione dla was. W nadchodzącym roku będzie więcej informacji, więcej szczegółów, abyście nie musieli zgadywać co do tych rzeczy. Będziecie dokładnie wiedzieć, co to jest. Będziemy mieli fundament tych samych wartości. Ten same nastawienie co do różnych spraw, to właśnie oznacza chodzenie w wolności. To nie oznacza chodzenie w kompromisie, ponieważ można chodzić w jedności bez podporządkowywania się sobie, jednocześnie będąc podporządkowanym Chrystusowi. To jest właśnie kluczem. Tak jak w każdym domu. Nieważne, czy to jest dom świecki, czy duchowy. Dzieci wzrastają i one zaczynają swoją własną rodzinę. Widzieliśmy to w Portland, w Melbourne i widzimy to w koło. My chcemy, aby to było możliwe dla was. Wyjście i przyjście z powrotem. Jeżeli czujesz, że jesteś tu zasadzony i masz tu zostać, wspaniale. Ja wierzę, że w przedziale od 6 do 9 miesięcy my podwoimy swoją liczbę i będziemy w taki sposób wypełniać wolę Bożą, że cały świat będzie to widział. Ja nie mówię, że my jesteśmy jedyni, którzy będą to czynić. Bóg mówi do innych grup, ale każdy dom ma swój określony zapach. Każdy dom ma określoną część, którą Bóg w nich umieścił, która sprawia, że są oni wartościowi w domu Bożym. Niektórzy ludzie lepiej poruszają się w obszarze modlitwy niż my. Niektórzy ludzie, my lepiej od nich poruszamy się w uzdrowieniu. I my możemy korzystać z tych rzeczy nawzajem, łączyć je i w ten sposób wzrastać wspólnie. Amen. I wiele dzieci, one wyprowadzają się, a później wprowadzają się z powrotem. Słyszeliście to kiedykolwiek wcześniej? Czy kiedykolwiek słyszeliście o czymś takim? My gdzieś byliśmy głosząc i dostałem telefon. I to był z mojego domowego. Tam nikogo nie powinno być.
ponieważ wszystkie nasze dzieci wyprowadziły się. Ale kiedy my pojechaliśmy głosić, jedno z nich wprowadziło się z powrotem. I zastanawiałem się, kto wprowadził się z powrotem do mojego domu. To było jedno z moich dzieci. I czasem się to zdarza. Więc jako łaskawy rodzic nauczyłeś się zamykać lodówkę, kłódkę. Nie, lepiej nie. Zawsze jesteś szczęśliwy, kiedy oni z powrotem się wprowadzają i znowu wyprowadzają. Najlepiej, jak to wszystko dzieje się przy dobrych okolicznościach. Więc rzeczy, co do których Bóg powołał was w ciele Chrystusa, są, ale ja chcę wam dać znać, że wy nie musicie, aby je wypełniać, opuszczać tego domu. Będziecie zdolni czynić je tutaj i to niekoniecznie może być tylko w tym obszarze, w którym my będziemy się poruszać, ale także w tym obszarze, w którym ty będziesz się poruszał. Bo jeżeli ty będziesz cały przyłączony do nas, to my przez to przyłączenie zaczniemy w tym się poruszać. Po prostu, jeżeli ty zaczynasz coś robić, czego my jeszcze nie zaczęliśmy, to nie znaczy, że musisz opuszczać nas, aby to robić. My musimy pracować wspólnie, więc będą też tacy, którzy wyjdą, aby rozpocząć pracę nową i my poślemy z nimi ludzi i pomożemy im, i będziemy pracować z nimi, będziemy tam jeździć, usługiwać, jeżeli oczywiście oni będą chcieli takiej pomocy i niech tam zostaną. I raz do roku niech przyjadą na wielkie zgromadzenie, to będzie taka coroczna konferencja, aby można było wymienić się tym, co u kogo słychać. Chcemy, aby za tym wszystkim stali ludzie, chcemy pomagać, abyście mogli wypełnić wolę Bożą w swoim życiu. Ja nie patrzę na was, jak wy możecie wypełnić moją wizję. Ja wierzę, że jest Boża wola ze mną co do tego domu, ale jednocześnie wierzę, że wola Boża co do waszego życia jest automatycznie częścią też tego domu. Więc nie uważam, żebyście musieli z powodu Bożej woli, która jest nad waszym życiem, opuszczać ten dom. Za dużo kościołów jest takich, że kiedy ludzie mają jakiś zamysł, aby coś czynić, to uważa, że trzeba rozpoczynać coś w oddzieleniu i z powodu takiego poróżnienia następuje oddzielenie od rodziny. To nie jest konieczne. Więc kończąc, parę jeszcze spraw, parę rzeczy. Przejdziemy przez to. Więc to znaczy, że wierzysz w bycie częścią tego domu? To znaczy, że wierzysz w to i starasz się chodzić w doświadczeniu nowonarodzenia. To znaczy, że wierzysz w to i idziesz, chodzisz w doświadczeniu mówienia innymi językami. Bez względu na to, czy już teraz masz to i to praktykujesz, bo to oznacza praktykę, czy jeszcze nie, ale kontynuujesz cały czas prośbę do Boga, aby w tym operować. Oczywiście nie musisz mówić innymi językami, żeby być członkiem Kościoła tutaj, ale wierzymy, że to jest Boża wola dla ciebie, ale nie będziemy pomijać cię, jeżeli jeszcze nie mówisz. Rozumiesz? Jesteś zaproszony, aby być częścią tego domu i wierzymy, że jeśli będziesz prosił, to Bóg da. To jest tak proste. To znaczy, że wierzysz i czynisz staranie, aby prowadzić życie pełne poświęcenia i oddania Bogu. Życie pełne świętości, które ma miejsce i w ciele, i w duchu. To nie znaczy, że nie czynisz błędów. To znaczy, że nie żyjesz swoimi błędami. Że powstajesz i idziesz dalej. I to jest sposób, w jaki my stajemy się domem miłosierdzia. Pokazujemy Tobie łaskę, wspieramy Cię, nie poniżamy Cię, opatrujemy Twoje poździerane kolana i pomagamy Tobie iść dalej. Amen? Więc jeśli upadasz, to nie uciekaj od nas, biegnij do nas. Podziel się tym z nami. My będziemy modlić się z Tobą i my zrobimy wszystko, aby ta słabość stała się siłą. Będziemy w tym wspólnie pracować. To znaczy, że wierzysz i praktykujesz Boże uzdrowienie, a także Boże zdrowie. Wierzysz w dokonane dzieło Chrystusa odnośnie uzdrowienia, w Jego odkupieniu, bądź jesteś gotów, aby być trenowanym, aby wzrastać w tym aspekcie doktrynalnym, zbawienia. Więc jesteś chętny do tego, aby się uczyć i chcesz przyswajać te rzeczy. To oznacza, że jesteś gotów wierzyć, że zawsze Bożą wolą jest, abyś był zdrowy. W każdym czasie, w każdym miejscu, bez wyjątku i tłumaczenia. To nie znaczy, że zawsze taki będzie rezultat. Tak ma być i tak chcemy, aby było. Abyś do tego miejsca doszedł, ale nie musisz w 100% do tego dojść, aby stać się częścią tej społeczności. Bycie częścią tej społeczności oznacza, że będziemy Tobie pomagać, abyś do takiego miejsca doszedł, okej? Okay? To znaczy, że zgadzasz się co do praktyk tego lokalnego ciała i będziesz czynił to, co jest konieczne w Twoim życiu, aby poruszać się w pokoju wewnątrz tego ciała. To znaczy, że wspierasz rozwój tego lokalnego ciała w każdy sposób, w jaki jesteś w stanie. Mamy na myśli tutaj wizję tego domu, taką wspólną.
To znaczy, że wszyscy pracujemy wspólnie, aby poszerzać Królestwo Boże, aby kochać Boga całym sercem, umysłem i z całej siły i naszych bliźnich, tak jak siebie samych. To oznacza nasze wspólne staranie, aby było lepiej. To znaczy, że wspólnie, jak indywidualnie czynimy staranie, aby być bardziej jak Jezus. To znaczy, że pragniemy darów ducha. Nie ignorujemy ich, ale pragniemy. To znaczy, że pragniemy i pozwalamy na działanie ducha w naszym życiu, aby produkował, wytwarzał owoce ducha. To znaczy, że poddajemy się sobie nawzajem i że darzymy szacunkiem te dary służb, które Chrystus wzbudził w tym kościele, w tym domu. Widzisz, ty masz dary, powołania, można powiedzieć, które w Chrystusie my chcemy rozpoznać i szanować je w tym domu. To nie chodzi o spektakl jednego człowieka, albo o spektakl, którego centrum zawsze jest ta osoba, która stoi za kazalnicą. To oznacza, że chcemy, abyś ty wzrastał i abyś usługiwał tu i tam, gdziekolwiek Bóg chce, abyś był. Krótkie pytanie. 1 Piotra 2,24. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. Czy ten werset jest dla Ciebie? Jesteś pewien? Jesteś uzdrowiony przez Jego rany. I teraz to jest 1 Piotra 2,24. Jeżeli 2,24 jest dla Ciebie, to tak samo od 9 do 10. I wiecie, co tam jest napisane? Lecz wy jesteście rodem wybranym, jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. To oznacza otoczeni, objęci ochroną. To nie oznacza, że jakichś dziwaków. Ludzie mieli przez lata złą definicję tego słowa. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Więc cały czas mówię o was, więc wcześniej nie byliśmy tym ludem. Różne, patrząc wcześniej, mam na myśli różne religie, różne rasy ludzi, różne denominacje, statusy społeczne. Wtedy nie byliśmy tym ludem. Ale teraz jesteśmy. I możesz powiedzieć, no ale przecież nie ma więzów między nami. Co? Są to więzy krwi. Jesteśmy wszyscy połączeni krwią. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Więc jeśli jesteś synem bądź córką tego domu, będziesz trenowany, będziesz wyposażony, aby być zdolnym do usłużenia w nowym przymierzu. To jest ostatnia rzecz. Przejdziemy szybko do tego, do ostatniej kategorii. To jest, nie jest łatwe dla mnie, bo jest to tak bliskie mojemu sercu i ze względu na doświadczenia, które miałem. To jest w Hebrajczyków, w 12 rozdziale, od 3. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zaniechaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym, nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich, czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. I to jest jeden z kluczy. Jeżeli jesteś upominany, ja też,
chłostany przez Pana, to wszystko jest dla naszego zysku, dla Twojego zysku, nie dla Jego przyjemności. To jest to, co jest tutaj napisane. Jeśli to się zdarza, to jest dla Twojego zysku. Może nie czujesz tego, kiedy tego doświadczasz. Czy zdarzyło Ci się, kiedy doświadczałeś tego od strony swoich rodziców? Zastanawiałeś się, jak to jest możliwe? A później zostałeś rodzicem? Już wiesz, jak. Ponieważ to łamie Twoje serce, kiedy Twoje dziecko płacze, ale Ty jesteś zmuszony je skorygować. Więc w wersecie 11, a żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Będę bardzo otwarty dla Was, ponieważ rozważałem to, czy w ogóle powinienem się tym dzisiaj dzielić. Zastanawiałem się, czy przypadkiem nie zatrzymać tego na kolejny miesiąc, kiedy będziemy mieli inny rodzaj nauczań, ale ponieważ jest to część tego domu i to, jak wykonuje się tutaj rzeczy, ponieważ chcę, aby to było przejrzyste, chociaż to nie zawsze jest przyjemne. Są rzeczy dalej, które spisałem, ponieważ jeżeli bym pozostał przy mówieniu, a nie przerzuciłbym się na czytanie, to po prostu bym płakał. Więc przeczytam to dla Was, tak będzie łatwiej dla mnie. Mieliśmy parę okazji, kiedy ludzie przychodzili do mnie i prosili mnie, abym prowadził ich w uczniostwie. I to jest coś głębszego niż po prostu przyjście do szkoły biblijnej. Czy przychodzenie do jakiegoś kościoła. To oznacza duże poświęcenie czasu i emocji. To oznacza dosłownie przyjęcie ich jak synów. Później oni sprawowali się wspaniale, wychodzili, głosili i reprezentowali nas. Sprawowali się wspaniale, jeżeli chodzi o usługiwanie ludziom w sferze uzdrowienia, uwolnienia. Rezultaty miały miejsce, były dobre, ale to była tylko jedna strona tego. To jest tylko jedna strona. Jezus nie przyszedł i nie umarł tylko po to, żebyś miał moc, po to, abyś mógł uzdrowić chorych. On miał ludzi, którzy uzdrawiali chorych, nim on zmarł. On przyszedł, aby dać nam sprawiedliwość i aby dać nam owoce ducha, abyśmy mogli wzrastać w sprawiedliwości Jego i być święci nim. Więc zawsze jest też strona karcenia, chłosty, dyscyplinowanie. I mając na myśli dyscyplinowanie, kieruje to do wnętrza, a nie do osoby. Jest taki moment, gdzie ty musisz wykształcić w sobie samym zdolność do tego, aby stać i przyjmować korektę. Ponieważ w dzisiejszych czasach jest o wiele łatwiej zostawić miejsce i pójść sobie do innego kościoła. Ludzie to czynią cały czas. Zdolność do otrzymania porady od starszego. Ja nigdy nie twierdziłem i nie twierdzę, abym posiadł taką wiedzę na temat wszystkiego. Ale czegoś się nauczyłem przez te 55 lat życia, przez te 37 lat małżeństwa, 35 lat bycia rodzicem, bycia ojcem. Nauczyłem się parę rzeczy. Ponownie podkreślam, ja mogę czegoś nie wiedzieć, wiele mogę nie wiedzieć, mogę czynić błędy i czynię błędy. I pewnie jeszcze uczynię. Nie planuję ich, nie chcę teraz tłumaczyć się z nich, ale Bóg obiecał mi to dwukrotnie w moim życiu. Bóg dał mi prorockie słowo od kogoś, kogo kompletnie nie znałem. Jedno było po tym dokładnie, jak nasza pierwsza córka umarła. I ta osoba przyszła do mnie i powiedziała tak: Bóg da ci wiele duchowych córek i synów. I wtedy zostało zacytowane to słowo, które mówi o tym, że kiedy ziarno pada do ziemi, to wtedy w tej ziemi składa się i przynosi wiele owocu. No i nic nie wiedzieli w tym czasie o tym, że my właśnie pogrzebaliśmy córkę. Wtedy ta osoba powiedziała, że Bóg sprowadzi do ciebie wiele synów i córek. Ta osoba nic nie wiedziała o mnie. Ja byłem na konferencji, tam było tysiące ludzi. Bóg tak wskazał tej osobie mnie. I ona podeszła i powiedziała to po prostu, nie znając mnie kompletnie. Więc potraktowałem to jako pewne słowo od Boga. A druga osoba później powiedziała, że Bóg obiecał mi duchowych synów i córki i że dosłownie będzie to pokolenie Jozjasza. I to jest dość zabawne, ponieważ mój pierwszy wnuk, on nazywa się Jozjasz. To słowo nastąpiło nim, on się narodził. Powiedział to biskup Bill Hammond.
I w tym czasie, kiedy to zostało powiedziane, mój syn i jego żona, ona spodziewała się dziecka i nikt o tym nie wiedział. Oni dopiero co mi powiedzieli, że będą mieli syna i że nazwą go Jozjasz. Więc biskup Hammond oraz jego zespół nie mieli żadnej możliwości, żeby o tym wiedzieć. A mimo to, to słowo zostało uwolnione. Dobrą rzeczą jest to, że pokolenie Jozjasza to pokolenie młodych ludzi, którzy będą panować sprawiedliwie. To właśnie czynił król Jozjasz w Biblii. On był młodym człowiekiem, zaczął panowanie w wieku 8 lat i dla mnie to było takie zrozumienie, że Bóg umieści swojego ducha ponad moimi dziećmi i ponad wnukami moimi, a też duchowymi dziećmi, w bardzo młodym wieku i oni będą wzrastać i będą panować w Chrystusie sprawiedliwie. Dotąd? I tutaj właśnie będzie tak, zaczyna cięższy ten moment. Więc moich dwóch duchowych synów, co do których wierzyłem, że to Bóg sprawił, abym był ich ojcem. Oni obaj porzucili mnie i uciekli. To nastąpiło właśnie w tym czasie udzielania dyscypliny i mądrej porady. Kiedy przyszedł czas na to, aby przyjąć dyscyplinę, aby w tym właśnie wzrosnąć, żaden z nich nie przeszedł przez to właśnie w taki sposób. Kiedy się zjawili pierwszy raz, to obaj przysięgali poddanie, oddanie do takiego stopnia, gdzie ja w żadnym wypadku tego od nich nie oczekiwałem. To było tak silne, po jakimś czasie zrozumiałem, że często kiedy ktoś tak czyni, że fajnie, to znaczy, że za 6 miesięcy się nie będzie. Ponieważ to nie chodzi o to, co ty mi mówisz, co mi opowiesz, że jak będzie, tylko jak w rzeczywistości będziesz szedł. Nie musisz mi nic mówić, nie musisz już czynić żadnych deklaracji. Po prostu idź z Bogiem, chodź sprawiedliwie, chodźmy razem tak długo, jak możemy. Oni byli wierni i poddani, aż do momentu, kiedy pierwszy raz poprosiłem ich, aby uczynili coś, czego nie chcieli uczynić. Więc to tak naprawdę oznacza, że nie byli nigdy w poddaniu. Ponieważ nigdy nie wiesz, czy jesteś w poddaniu, póki nie będziesz właśnie w takim miejscu, że musisz zrobić coś, czego nie chcesz uczynić. Wtedy właśnie się dowiesz. Tak samo uczniostwo nie polega na tym, że biegniesz od razu za pierwszym razem. Obaj powiedzieli mi później, że oni oczekiwali, że będę bardziej srogi względem nich. I to jest ciekawe, ponieważ ja w żadnym wypadku taki nie byłem względem nich, wręcz na odwrót. Mam nadzieję, że już w tym czasie, kiedy tutaj jesteście, to zobaczyliście to. Że ja nie lubię presji wywierać na ludzi, w żadnej sprawie. Ja wrzucam jakieś rzeczy na warsztat, ale nie chcę was na siłę w tym ciągnąć. Potrafili wielokrotnie zwracać mi uwagę, że jestem zbyt lekki dla nich. Ale przy pierwszej sytuacji, kiedy poprosiłem ich o to, aby zrobili coś, czego nie chcieli zrobić, chociaż to było w pełni biblijne, mieli to udowodnione w piśmie, oni zgodzili się, że to jest właściwe, a oni powiedzieli, wiemy, że to, co mówisz, jest właściwe, mimo to nie zrobimy tego. Zamiast iść razem, to rozdzieliliśmy się. I kiedy doszło do konfrontacji, to oni postanowili opuścić. I to spowodowało 2 lata złąki. I jeden z nich w tym momencie pracuje z jednym z wilków, które tutaj się pojawiły. I to jest tak naprawdę podwójny cios w plecy. Nie możemy uważać, że ta podróż zawsze będzie taka fajowa. Będzie dyscyplinowanie, ponieważ jest to konieczne. Ja mogę powiedzieć jedno, ten dom i nie ma dla mnie znaczenia, czy to będę tylko ja i moja rodzina, ponieważ oni nie mają za dużo tutaj do gadania, oni tutaj muszą być. Nie ma dla mnie znaczenia, czy oni będą tymi jedynymi. Powiem wam jedno, ten dom nie będzie jak dom Helego. Heli, on się bał konfrontacji, on się bał dyscyplinowania, chociaż wiedział, że to, co ma miejsce, nie jest właściwe i my nie będziemy tym domem. Możemy mieć muzyków, ja wiem, gdzie znaleźć muzyków, ale to nie są ci, którzy służą Bogu. Oni po prostu są dobrymi muzykami i oni zagrają wszystko, co będziemy chcieli, ale ilekroć byśmy mieli piątkowo noc uwielbienia, to oni nie mogliby tu być, czy w sobotę też nie mogliby być, ponieważ w tym czasie oni grają po barach albo gdzie indziej. Nie mogłem ich wynająć, oni mogliby tu być, ale my tutaj postanowiliśmy mieć konkretny standard. Chcemy ludzi, którzy są w porządku przed Bogiem, ponieważ oni będą prowadzić nas w uwielbieniu. Chcemy, by to byli ludzie, za którymi ludzie mogą podążać. Jezus dyscyplinował i my będziemy dyscyplinować. Paweł dyscyplinował i my będziemy dyscyplinować. Ale musisz wiedzieć to, że celem wszelkiego dyscyplinowania jest odbudowanie, odnowa. Zawsze. To jest zawsze dla zysku ludzi, którzy są dyscyplinowani, a nie aby ktoś to wykorzystywał.
w objawieniu 4:8, tam gdzie jest mowa o tych starcach i bestii i niebie, co oni krzyczą? Święty, 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 Bóg Wszechmogący. Oni nie krzyczeli wiara, wiara, wiara. Możesz przez wiarę zrobić wiele rzeczy dla Boga. Ale to nie wiara jest tym, co jest na samym końcu. To nie wiara sprawia, że możesz stać z czystymi rękoma i nie będąc hipokrytą i wołać święty, święty, święty. To nie jest tylko wynikiem tego, co twoja wiara może wyprodukować. Jest to wynikiem tego, że Boże życie się odbija w tobie. Każdy, kto patrzy na twoje życie, widzi, jak Chrystus jaśnieje przez ciebie. I tam zmierzamy. To jest celem tego domu. Abyś cokolwiek robił, czy to jest tam na zewnątrz służba, czy tutaj, czy to jest misja po drugiej stronie oceanu, czy to jest szkoła biblijna, obojętnie co. Staw tam, co chcesz. Celem jest, aby w każdy możliwy sposób wyrażać, być odbiciem Jezusa Chrystusa. W każdym działaniu, w każdym słowie, również w wierze, również w mocy. Oczywiście. Ale nie możemy być tak nastawieni tylko na moc, że tylko to jest rezultatem, którego szukamy. Nie możemy tego uczynić. Nie pozwolę, aby kładli na was ręce ludzie, którzy nie chciałbym, aby kładli ręce na mnie. I to oznacza, że służby mogą być wyłączane, jeżeli nie będzie tej jakości. Jeden z tych ludzi został wręcz odprowadzony do drzwi. Jeden z tych ludzi zostało mu powiedziane, to jest to, co musisz uczynić, ale on powiedział, ja wiem, że ty masz rację, jednak ja nie zamierzam tego uczynić. I powiedział mu, weź się na myśl, w piątek możemy to zrobić, ponieważ te działanie, to określi twoją przyszłość tutaj. Więc to nie było tak, że powiedziałem, wiesz co, dlatego, że tak zrobiłeś, to nie ma miejsca dla ciebie tutaj. Jeśli zrobisz tak, a wiedz, że nie możemy na to pozwolić, to wtedy. A i on właśnie tak zrobił. Więc wyprowadziłem go z tego miejsca. I ta osoba, którą wyprowadziłem stąd, przez te drzwi wejściowe, ta sama osoba zaczęła pracować z tą drugą osobą. To jest ten wilk. Więc zacząłem być bardziej ostrożny i przyglądam się, badam owoc, nim on przybędzie tutaj. Amen. I my przejdziemy to wszystko w sprawiedliwości, świętości Bożej. Będziemy okazywać miłosierdzie, będziemy domem modlitwy, będziemy domem miłosierdzia, domem uwielbienia, domem uzdrowienia i w tym samym czasie też domem świętości i sprawiedliwości. Amen. To oznacza być synem, być córką, tym, który jest częścią tego domu. Amen. Stańmy. Będziemy się modlić. Ojcze, dziękuję Ci, że Twój Duch jest z nami, że Twoja obecność jest tutaj. Dziękujemy, że zabiegamy o to, aby chodzić w Twojej pełni. Nie zależy nam na rzeczach, które są tylko częściowe. Chcemy w każdym obszarze być jak Jezus. I dziękujemy Ci, Ojcze, że przez swego Ducha Ty tutaj budujesz się, wrastasz w ten dom. Lokalnie, jak i z tymi, którzy są połączeni z nami, mimo odległości. Że ludzie charakteru, owoce Ducha, ludzie darów Ducha, ludzie mocy Ducha, Ojcze, my wiemy, że fundament musi być pewny, bo bez tego dom nie może być zbudowany wysoko. Więc dziękujemy, że ten fundament to owoc, który trwa. Więc dziękujemy, że Ty przydałeś do tego domu ludzi, których serce, ręce są gotowe, aby pracować, gotowe, aby czynić wysiłek, aby służyć, by wykonać Twą wolę. Więc dziękujemy, Ojcze, że Ty robisz rzeczy w różny sposób i pokazujesz nam, jak zrobić tak, jak Ty chcesz. Nie w jakiś ludzki, świecki plan, który się pojawiają w Kościele. Nie przez jakieś sposoby wzrostu, ale przez podążanie za Twym Słowem, za Twym Duchem i w tym wszystkim chcę wyrażać Ciebie, Jezu, w imieniu Jezus.
Niech tak będzie. Amen. Więc można się już rozejść. Ja teraz pobiegnę do drzwi frontowych, aby tam jeszcze witać się z ludźmi, a ci, którzy potrzebują usługi, niech się zbiorą, w rzędzie ustawią z przodu i jak już tam pożegnam ludzi, to tutaj przybędę do was, aby wam usłużyć. I jeśli tutaj przychodzisz do usługi, to proszę miej ze sobą kartę posługi. Niech Bóg was błogosławi, widzimy się później. Right now, I set you free. Whole, be free in Jesus' name. So be it. God bless you.